Witamy wszystkich przybyłych gości. Dziś Święto Polski, Dzień Niepodległości. Jeszcze jeden listopad do okna zapukał żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał, nas zapatrzonych w przeszłość, w dni klęski i chwały, które nam po przodkach spuściźnie zostały. Było to bardzo dawno temu, pod koniec XVIII wieku. Trzej potężni sąsiedzi, Austria, Rosja i Prusy, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili polskie ziemi pomiędzy siebie. Były to rozbiory Polski. Polska zniknęła z mapy świata, ale pozostała w sercach i umysłach Polaków. Hej nad tą polską ziemią, hej czarne krążą kruki, rozerwać tą ojczyznę na trzy krwawe sztuki. Tą jedną Katarzyna, tą drugą Prusa chwyta, a ta znów Małopolska na trzeci krzyż przebita. Zapłaczcie rosy niwy, zaszumcie głosem pola, za kraj nieszczęśliwy zapadła już niewola. W 1794 roku próbowano jeszcze pod wodą Tadeusza Kościuszki zażegnać ostatni odbiór, lecz próba była daremna. Wezwał nas do boju Tadeusz Kościuszko. Pobiegliśmy naprzód jakąś polną dróżką. Potem były krzewy wzgórza i Moskale. Kościuszko biegł obok. W bitewnym zapale skazali nam armaty, a nasze kościce zdobyły te dzieła i wiwat Wrocławice. Dzień.
prześladowani na tłaczkę, skazani nie tracili ducha, wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wielu sławnych ludzi, żeby uniknąć prześladowań, musiało opuścić Polskę. Jednak i na obczyźnie dokonywali wielkich rzeczy z myślą o ojczyźnie. Wierzyli, że naród przetrwa. Jednym z nich był generał Jan Henryk Dąbrowski, dowódca Legionów Polskich powstałych we Włoszech, organizator i dowódca Legionów Polskich. Legiony Polskie walczyły u boku Napoleona o wolną Polskę. Józef Wybicki napisał pieśnię dla wojska, która później została oficjalnie uznana za hymn państwowy. Czcimy pamięć tamtych dni, pokłon im składamy, im hołdzie wolności, hymn Polski śpiewamy. Wiele walk, które dziś nazywamy powstaniami. Ludzie organizowali się w oddziały zbrojne i chwytali za broń. Do walki wstawali mężczyźni, a nawet często młodzi chłopcy, którzy tak bardzo pragnęli wolnej Polski, że w walce o nią oddawali swoje życie. Bywaj dziewczę zdrowa, ojczyzna mnie woła. Idę za kraj walczyć wśród rodaków koło. I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga. Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga. Po cóż ta łza w oku, po cóż serce bije, tobie winien miłość, a ojczyźnie życie. Pamiętaj, żeś Polka, we to za kraj walka, niepodległość Polski to twoja rywalka. Dziewczę piekło, placki posypało piernikiem. Dodawało Jasiunkowi do stajenki okiem kiem. La la, la la, la la, la la. Thank you.
oblicze piekłem, placki posypało piernikiem. Podawało Jaśmunkowi do stajenki okiem. Dziewczę piekłem, placki posypało piernikiem. Podawało Jaśmunkowi do stajenki okiem. Powstania to były wielkie próby uczynienia naszego kraju wolnym. Niestety powstania kościuszkowskie nie powiodły się, upadło również listopadowe. Mimo tego Polacy nie poddali się, wierzyli, że wolność kiedyś nadejdzie. W końcu wybuchło powstanie styczniowe, ostatnia próba rzucenia kajdan niewoli. Hej rodaku, pochwyć oręż w dłoń, słodkie blizny dla ojczyzny za Moskalem goń. Niech Moskali stąd oddali Polska szabla krew, potem wrócim i zanucim triumfalny śpiew. Nie rzucim ziemi skąd nasz. Nie rzucim ziemi skąd nasz. Nie damy pogryźć morzu. Polski naród, polski lud, królewski jastowy. Damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Polski lud, polski lud,
Polacy potrafili wykorzystać szansę, którą stworzyła historia w październiku 1918. Rozpoczął się proces wyzwolenia ziem ojczystych od obecnej zemowy. Ojciec nadzieje, jutrzenka wolności nad nami jaśnieje. Ułani, ułani, malowane dzieci, będą o was wiersze pisali poeci. Ułani, ułani, polskie dzieci, będziecie legendą przez wiele stuleci. Stali czwelcy legioniści na twe zawołanie. Dziś zwycięstwo nam się ziści, Polska zmartwychwstanie. Marsz, marsz, Piłsudski, prowadź na bój krwawy. Za twoim przewodem wejdzie do Warszawy. Wielu pieśni legionów tyle postawał, zazywał do walki. Najsilniejszą była piesny, piesa Blegada. Stąd, 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 stąd.
Polsko, nie jesteś już niewolnicą, lecz czymś największym. Czy być można sobą? Nie pragniemy wcale, byś była wielka. I nie chcemy tak, żeby cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Polska znowu będzie wolna, będzie piękna, będzie nasza w leście na trzy dzień wspaniały, niepodległość ktoś ogłasa. Jedenasty listopada dla nas wszystkich to ważna data. Wolna Polska powróciła, znów jest na mapach świata. Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zapusy. Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Powstały piękne mapy, już nowe. I właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj jest niepodległa. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest? Teraz wiem już na pewno. Jest 11 listopada 1918. Zapamiętamy już na zawsze. 11 listopada 1918. Zapamiętamy już na zawsze. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Jest takie miejsce na mapie świata,
gdzie mieszka mama, ja, no i tata, gdzie płynie Wisła, gdzie są Mazury, góry Bałtyk, na dole góry. Od Chopina, od Fryderyka, tu kolejny.